Hej, witajcie bardzo serdecznie na kanale Mozaika, w tej niecodziennej odsłonie mozaiki, czyli okularowa mozaika, ale no ja mam dużą wadę wzroku, jak kto wie, ten wie, mniejsza o to. Generalnie dzisiaj mamy haul rzeczy dla Tadziusia. Mam nadzieję, że ten haul rzeczy się Wam spodoba. I co? Są tu połączone dwa haule. Jeden jest z innej daty, drugi jest z innej daty, ale uznałam, że połączymy to w jedno i co? Zaczynamy. Pierwsza paczucha, którą odpakowujemy, jest najskromniejsza chyba, ale spokojnie, spokojnie, jakby to nie jest cały haul. Na starcie mamy drastyczny widok uszy z królika, ale cóż poradzę, Tadziu lubi, no to wiecie. Kupuje matka, jak piesek lubi. Więc tak, mamy jelita wołowe również, kostkę do rzucia, ona bardzo Tadziowi smakowała. Gratisy, które ta firma zawsze dodaje, co jest w ogóle turbo miłe. I kilo żwaczy wołowych, bo żwacze Tadzio bardzo lubi. I tak to wygląda, oraz inne gratisy. Dajcie znać, czy ta zawartość się Wam podoba. Tadziowi się na pewno podoba. Witam. No, chłopak tutaj sobie sam rozpakowywuje paczkę, a ja Wam dogrywam drugą część rzeczy, które mi dla niego przyszły. W sumie taki mini haul, luźny vlog, ale to już wiecie. Dobra, rozpakowywujemy tutaj. No tak, pomocnik jest najważniejszym w końcu dla niego. Dobra, tu jest jakiś ten. I tutaj mamy karmę Tandzika. Czekaj, czekaj. I okej, okay. Tutaj mamy ten probiotyk na brzuszek, jakby coś się stanęło się, to warto mieć. Folia bąbelkowa, tylko nie zjadaj tego, gościu. Tutaj mamy kolejną rzecz. O, tu są tableteczki na stawy dla młodziaków. Folia, proszę nie rozwalać folii. No i rozwala. Więc tak, tutaj mamy takie tableteczki na stawy dla piesełka, żeby był zdrowy. Tutaj mamy jeszcze inny suplement, już Wam pokażę. Pewnie to powycinam. Zależy, ile będzie minut filmu. Tutaj mamy małż nowozelandzki również na stawy. Takie mu kupiłam mniejsze. No, jak będzie dobrze ten git, żeby było świeże, myślę, że spoko opcja. No, zobaczymy. Generalnie coś tutaj czuć w tej paczce, więc nie wiem. Zobaczymy. No więc takie oto suple, no i to co wczoraj smakołyki, a tu karma. Jesteś zadowolony? On w ogóle już od razu wyczuł chłopaczyna rzeczy dla ciebie. O, jaki piękny, szczęśliwy piesek. O tak, no daj. O, no daj. No tak, dobrze. To ja się biorę za rozpakowywanie. 3 days later. Miałam nagrać normalny unboxing paczki. Nasze dane, Tadziu. Ale no, Tadzio wziął się za to pierwszy i pierwszy się wziął do roboty. Nie zdążyłam dotknąć paczki. Paczka otwierana jest. Tadziu, pokażesz, pozwolisz mi pokazać, co w twojej paczce jest. Chłopak jest zawzięty, uwierzcie mi, tak jak widzicie. No, jest dzisiaj mega ciepło, ale wiecie, on tu żarcie czuje. No i co tu masz? Tadziulina, pokaż. Pokaż widzom. Pokaż widzom, co tu masz, Tadziu. Bo ja naprawdę wiem, że ten, ale no, trochę kontentowy musisz się stać. Boże, piękny rudzielec. Dobrze, pokaż tej paczce. Pokaż tej paczce. Tak, dokładnie, brawo. Otwieraj, jedziesz z tematem. Profesjonalne otwieranie paczek. Jeżeli nie umiecie otwierać paczek, bądź nie macie... O nie, 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 dobra, bo już się dobiera do zawartości. Partnerem dzisiejszego odcinka, można tak powiedzieć, jest firma Oczyma, od której dostałam te przepiękne okulary. Jak wiecie, bądź nie wiecie, a jeżeli nie wiecie, to już się dowiadujecie. I ja mam dużą wadę wzroku, mam wadę wzroku minus 6 i generalnie na co dzień noszę soczewki. Ale te piękne okulary, które mam na sobie, właśnie mam od firmy Oczyma i w ogóle teraz się ktoś spyta, ale Magda, o co chodzi? Jakby okulary, naprawdę? Przecież można iść i kupić. No właśnie, już teraz nie trzeba iść i nie trzeba kupować. I teraz ktoś mi powie, ale o co ci chodzi? A mianowicie, okulary od firmy Oczyma możecie zamówić przez internet, tak? Nie przesłyszeliście się? Na stronie internetowej www.oczyma.pl tutaj się pojawi oczywiście wszystka nazwa, pełna nazwa. Możecie z receptą tylko od okulisty zamówić okulary przez internet do paczkomatu w całej Polsce, więc generalnie świetna sprawa. Również Wam doradzą, więc spokojnie, spokojnie. To nie jest tak, że zostawiacie się sami sobie, można napisać i tak dalej, więc super sprawa. Ja jestem bardzo zadowolona, oprawki są przepiękne i napiszcie w komentarzach, jakie oprawki od firmy Oczyma się Wam podobają i mam nadzieję, że wielu osobom to pomoże. Ja na przykład strasznie nie lubię chodzić po sklepach i zamówienie w ogóle nawet okularów przez internet.
Jaki luksus. A te oprawki wyglądają identycznie jak na stronie, możecie zobaczyć. I też Wam podam model, który, oprawek, który ja mam. Są przepiękne, naprawdę. Więc dziękuję jeszcze raz firmie Oczyma i mam nadzieję, że do nich wpadniecie, bo naprawdę warto. To co? Buziaki i zapraszam do filmu, albo jesteście w trakcie filmu. Różnie to bywa. Zamalował Tadziu i teraz ja mu pomogłam. Jest tak, gratis, ja tego nie zamawiałam, więc to jest tak. Wiejska zagroda, psy dorosłe, duże i bardzo duże chrupki. Aha, to jest jakaś próbka chyba karmy. Dobra, to mamy próbkę karmy, pierwsza rzecz. Ale tego nie zamawiałam, więc to jest jakiś gratis. Drugą rzeczą oczywiście jest kilo żwaczy, bo Tadziu lubi żwacze. Dobra, lecimy dalej. Następną rzeczą jest kość do rzucia na zdrowe i mocne stawy. Tą już miał i bardzo mu smakowała, więc zamówiłam mu drugą. Następną kością to jest kość zdrowa skóra i piękna sierść. Taka tutaj w jakiejś skórze rybki, więc kolejna. Tadziu tu już nie umie się obok mnie doczekać. Tak. No więc dwie kości z, to są z tej michy. Też wasze są z maced. No dobra, lecimy dalej. Tutaj nie wiem, czy mi YouTube tego nie zbanuje. To jest content dla wrażliwych. Ucho królicze z futrem. Wiem, że nie wygląda to za pięknie, mnie to też jakoś tam nie powala na nogi, ale no on to lubi, a no, skoro grzeczny piesek lubi, no to co ja, no co ja mogę, no matka musi zamawiać. Dobra, następną rzeczą są Carnilow ciasteczka, takie trenerki, Tanjiro, Tadzik, zostaw, nie demoluj jeszcze, niutak. Więc tak, przepiórka z oregano, kolejną próbkę karmy, tym razem dla kotów, okej, to Tadzik, ty jesteś kotem? Powiedzmy, że nie, więc dobra, więc myślę, że ta próbka karmy wyląduje u mojej przyjaciółki, bo ona ma koty, ja nie mam kota, mam tylko Tadzika i świnki, ale no świnki się też nie zaliczają do kotów, więc jakby wnioskuję, że nie mam kotów, ale no fajnie, miło za próbki, dziękuję bardzo. Kolejna kość do rzucia z tej michy, to jest kość do rzucia z kaczką i maliną, więc taka, bo on bardzo je lubi, więc niechaj będzie. A tu są jakieś próbki. I to jest suszone szprotki. Tego właśnie. Chciałam kiedyś zamówić suszone szprotki, ale nie wiedziałam, czy to będzie mu smakowało, więc teraz przetestujemy. Kolejną rzeczą są kabanosy mix. No one, te kabanosy wyglądają szczerze podejrzanie, więc nie wiem, czy mu je dam, ale no dzięki. Miło, że gratis są, no nie? Tak, tutaj jest Carnilow przepiórka z oregano, czyli to, co zamówiliśmy. Okej, to sprawdzimy. Za chwilę mu damy. O, i zobaczymy, czy mu smakują, więc... Tadziu, za chwilę będziesz robił próbę testu. Ukradłam tekst od Agnieszki Grzelak przed chwilą. Dobra, wymyślimy sobie własny. Następnie węzełki z kaczki, kokardki. To w sumie spoko cena jak za takie węzełki z kaczki. Dobra, to też przetestuję, ale to już nie dzisiaj, ale też Tandzik zrobi próbę smaku. Ale on kaczuszkę taką lubi, więc jakby to żadna nowość. A ta ciasteczka to jest coś nowego, dobra. Coś tu jeszcze powinno być. Okej, i jest ostatnia kość, którą ja zamówiłam. Jest to kość jeleń z morelą, taka, więc teraz Wam pokażę tak na ułożeniu, co tutaj mam. Dobra, ja zamówiłam te wszystkie rzeczy, czyli żwacze, uszy, te cztery kości i ciasteczka z Carnilow. I za to wszystko dla Waszej ciekawości już Wam pokażę w sumie paragon, bo to żadna jest jakaś tam tajemnica, a zobaczycie sobie. Ja zamawiam na Allegro, bo jestem bardzo zadowolona. I ja zamówiłam, o tak, w sensie tutaj jest wszystko po, aha, czyli ja widzę, że to jest wszystko tak jakby razem. Te żwacze chyba gdzieś około 45, to 25, to 13, a każda kość po około 12, coś tak to wyszło, no ale kwota końcowa jest taka. Uważam, że jak za tyle smaczków, to naprawdę bardzo fajna cena i mega, w ogóle jestem zadowolona, zawsze zamawiam na Allegro od tej samej osoby. Jak się dokopię i będzie mi się chciało, to gdzieś Wam tu napiszę nazwę, no bo serio mają fajne te rzeczy, no i jeszcze przy okazji, ej. Wspierają fundację, więc w ogóle no super. Tu gdzieś będzie nazwa tego użytkownika z Allegro, ja mega polecam. Już nie pierwszą paczkę od nich mam i to nie jest żadna reklama, po prostu no mają super sklep i w ogóle dbają sobie o klienta i dbają o wszystko. Ja ich bardzo lubię i w ogóle paczuszka zawsze jest super zapakowana, więc no totalny slej dla nich, więc jakby... Więc jeszcze z tą fundacją też w ogóle, no, to są zakupy dla Tadzika, a tu dostałam takie właśnie próbkę karmy z wiejskiej zagrody, próbkę karmy dla kota, to poleci dla mojej psiapsi, kabanosy, no to powiem szczerze, że akurat nie wiem, co to jest i to nie ma składu, więc ja raczej tego Tadziusiowi nie dam. W sensie, nie, no nie wiem, to nie wygląda jakoś za dobrze w mojej opinii, a boję się, że jakby ja chcę dać Tadziusiowi, no nie wiem, no możecie powiedzieć, że jestem walnięta, ale mnie nie przekonują te kabanosy.
Tadziusia może by przekonał, chociaż to taki McDonald's dla psa, ale boję się, że go... Pomyślę. Dobra, tu są już protki i to fajnie, bo przetestuje Tadziuś. Tutaj są właśnie te Carni Love przepiórka i ten węzeł z kaszki. No generalnie super, polecam. Wielkie serduszko dla Was, dziękuję bardzo. I paczka jest wysłana jak zawsze szybko. No tutaj już się koneser nie umie doczekać, bo on kocha te kości. Tadziuś, to nie na teraz. Ty idziesz koneserować przepiórkę. Mam te ciasteczka z przepiórką. W ogóle ja kupiłam tą pełną paczkę, pełnowymiarową, te 200 gram, co ty chciał jeść, to ja nie wiem, co zrobię z tą wielką paczką. Pff, ale no dobra. Ale... W zapachu, to szczerze, to nawet mi się podoba. Siad! Brawo! On generalnie lubi przepiórkę, więc zobaczymy próbę testu, ale oczywiście nic za darmo. Wstrętna baba nie to, ojejku, brawo, smakują ciasteczka. Okej, to była dobra inwestycja. Jojku, jak ładnie, w ogóle sorry, ale tu mam nakruszony straciłem świat. Brawo, Boże, jak mu smakuje. Dobra, teraz kolejna sztuczka Tandzika. Leżeć. Brawo, ojejku, jak się pięknie położył. Brawo, Tadzik. No, jestem dumna. A teraz sztuczka numer ostatnia. Dla Was. To dla widzów, Tadzik. Siad. Brawo, to dla widzów, pamiętaj. Tutaj leży smaczek, a tu jest pies, który bardzo chce go zjeść. Zostaw. Brawo! I widzieliście, on się położył. I teraz mogę tego smaczka odkryć. O nie, nie wyszło nam! Okej, dobra, nieważne. Tadziuś, miałeś to zrobić dla widzów i co, zeżarłeś? I ja cię tak zachwalałam, że ty umiesz tą sztuczkę. Dumny z siebie jesteś? Ech. Dobra, miałam jedną rękę, to moja wina. Miałam to szybciej przykryć. Ale no, generalnie on to umie, uwierzcie mi. No, ale tak to wygląda. Siad. Czyli bardzo mu smakują, dobra, czyli dobrze, że ma całą paczuszkę. No cóż, jedną ręką nie umiem cię szkolić, Rudy. Ach, a było tak dobrze. Mam nadzieję, że taki mini haul się Wam podobał. Do zobaczonka z Rudym. Bye, bye.